Top 3 najbardziej udanych kuchennych rewolucji Magdy Gessler. Numer 1. Gorąca kiełbasiarnia w Łodzi. Z osiedlowej speluny zmieniła się w przyjemny bar z pyszną kiełbą i genialną solianką. Numer 2. Aramia w Szczecinie. Było tu smacznie już przed rewolucją, ale syryjska knajpa prowadzona przez rodowitych Syryjczyków potrzebowała rozgłosu. Numer 3. Karczma Gęgęgę w Połajewie. Miejsce żyjące z wesel potupadło w pandemii, ale Magdzie Gessler udało się je zreanimować, wprowadzając świetne dania z gęsiny. Która restauracja po kuchennych rewolucjach zrobiła na Was największe wrażenie?